Natychmiast też wydał rozkaz powołujący do Wojska Polskiego żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej i ogłosił ochotniczy zaciąg do armii. W ciągu miesiąca stawiło się ponad 100 tysięcy ochotników. 14 listopada Rada Regencyjna wydała dekret, w którym obowiązki swoje złożyła w ręce Józefa Piłsudskiego, po czym rozwiązała się. 22 listopada 1918 roku Józef Piłsudski wydał dekret, na podstawie którego objął władzę tymczasowego naczelnika państwa. Proszę Państwa, z Placu Teatralnego wyruszyła kawalkada z komendantem Józefem Piłsudskim w tej roli Janusz Zakrzeński. Wraz z nim podążają książę Lubomirski, arcybiskup Aleksander Kakowski oraz hrabia Józef Ostrowski. Oddział szwoleżerów to następni uczestnicy pochodu, za nimi oddział strzelca oraz harcerze. Całość zamyka orkiestra wojskowa. Po przybyciu pod pomnik marszałka, przewodniczący Rady Regencyjnej książę Lubomirski ogłosi dekret Rady o przekazaniu władzy nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu. Następnie komendant wygłosi przemówienie do żołnierzy. Po powitaniu wojska kawalkada pojedzie dalej krakowskim przedmieściem, a następnie Nowym Światem, zmierzając do Muzeum Wojska Polskiego, gdzie przywitani zostaną przez panią prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz oraz ministra MON Bogdana Klicha. Zapraszam Państwa serdecznie do obejrzenia inscenizacji wydarzeń z listopada 1918 roku. Dziękuję bardzo. Serdecznie witamy wszystkich mieszkańców zgromadzonych na tej pięknej uroczystości. Dziękujemy za pogodę piękną, bo pogoda przypomina nam, że mamy listopad. Listopad, miesiąc dla Polski niezwykły. Otóż 11 listopada dekretem Rady Regencyjnej władzę nad wojskiem i naczelne dowództwo Wojska Polskiego, Rada Regencyjna, którego jako książę Lubomirski byłem przewodniczącym, przekazuje brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. Panie brygadierze, proszę przyjąć ten zaszczytny obowiązek i wygłosić rozkaz do wojska. Żołnierze, obejmuję nad wami komendę w chwili, gdy serce w każdym Polaku bije silniej i żywiej, gdy dzieci naszej ziemi ujrzały słońce swobody w całym jej blasku. Z wami razem przeżywam wzruszenie tej godziny dziejowej. Z wami razem ślubuję życie i krew swoją poświęcić na rzecz dobra ojczyzny i szczęścia jej obywateli. Czołem, żołnierze! Nie ma to, gdzieś. Dobra, mamy sytuację. Bardzo dobrze.
Pan lufę, panie Mackiewicz. Ja puszczę. Koń, koń, koń! Koń, koń, koń!